z interpelacją dotyczącą Suwałki Blues Festiwalu do prezydenta miasta zamierza się zwrócić Jacek Niedźwiecki, szef klubu Suwałki Przyszłości. Wysłuchałem licznych opinii mieszkańców, rozmawiałem z lokalnymi restauratorami. Wszyscy mówią jedno, informuje radny. Wsłuchując się w głosy niezadowolenia płynące od fanów festiwalu, suwalskich restauratorów oraz mieszkańców Suwałk, którzy utożsamiają się z Suwalskim Blues Festiwalem, wnosimy o wycofanie decyzji o przeniesieniu głównej sceny festiwalu na bulwary nad Czarną Hańczą i pozostawienie jej w dotychczasowej lokalizacji. Dostrzegamy i doceniamy próby pana prezydenta w zakresie ożywienia tej części naszego miasta. Prawdą jest, iż piękne tereny zielone położone nad brzegiem Czarnej Hańczy są doskonałym miejscem do organizacji wydarzeń plenerowych. Jednak w naszej ocenie w chwili obecnej nie są właściwym miejscem do organizacji wydarzenia o wieloletniej tradycji i niepowtarzalnym klimacie, na który, co nie ulega wątpliwości, ma również wpływ jego miejsce i otoczenie. To właśnie fakt, że festiwal toczy się w parku położonym w centrum miasta, stanowi o jego klimacie. Piknikowy charakter spotkań przy muzyce bluesowej z najwyższej półki nadaje wyjątkowy charakter imprezie. Uważają radni najmłodszego klubu samorządowego, ale ich zdanie podziela bardzo wielu uczestników wydarzenia. Jak podkreśla Jacek Niedźwiecki i wtórujący mu klubowi koledzy, bulwary są niewątpliwie pięknym miejscem, ale nie na taką imprezę. Park to doskonałe miejsce, bo wystarczy kilka kroków i mamy drugą scenę. Kilka kroków i mamy dostęp do lokalnych punktów gastronomicznych, prowadzonych przecież przez suwalskich przedsiębiorców, wyliczają, dodając jeszcze jeden atut. Są tu drzewa, jest cień, a na bulwarach jest wprawdzie pięknie, ale w pełnym słońcu nie osiągniemy tego komfortu. Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami, ale z drugiej strony padają inne, choćby te o elementarnym komforcie dla muzyków, którzy chcą mieć możliwość realizacji prób czy skupienia się przed koncertami. Pozostaje więc do ustalenia kwestia, czy bulwary ten komfort wykonawcom dadzą.